Ola Koźlek, ze mną jest Monika Laskowska. Cześć, witam. Cześć serdecznie, witam wszystkich. Monika, stoczyłaś ciężką walkę, jak widać po twoich obrażeniach. Nie poszło tak, jak miało pójść? Nie poszło tak, jak miało pójść. Oczywiście szłam do przodu, zamiast też bronić się i wtedy wyprowadzać ciosy. Ale że ja byłam, jak zwykle, tak pewna siebie, że ją dosięgnę, to parę centymetrów brakowało. I w parterze, i w stójce. No tak, ale jednak wzrost przeciwniczki nie pozwalał ci jakby doprowadzać tych ciosów do jej głowy. Jest możliwość, bo jeżeli dawałam sobie radę na treningach, to powinnam dać radę również w walce, jeżeli chodzi o zasięg rąk. Byłam przygotowana na to i szkolona przez moich trenerów. Ale że nie posłuchałam, to tak mam śliwe pod okiem. A czy Marianna cię zaskoczyła czymś w tym pojedynku? No słabymi ciosami bardzo. Wiesz co, pewnie dlatego, że to nie były ciosy, tylko bardziej cepy takie wiatraki latające, bo żeby wyprowadzała je porządnie, to pewnie byłyby mocniejsze. A jaki ty miałaś plan na tą walkę? Wiesz co, plan był i na stójkę, i na parter, i cały czas trenowaliśmy jedno i drugie. No i rzeczywiście i miałam ją w parterze, prawie, ale też ona łapała się, wiesz, łapała się kilka razy o siatkę. Raz walka została przerwana. Sędzia, tak, chyba był odjęty punkt. Tak, ale wiesz, chyba raz jeszcze, czy drugi, nie pamiętam dokładnie już ile, na pewno było dwa razy łapała się za siatkę. Sędzia nie zauważył tego, no ale to jest tak, że jednak ferwor walki i jak się, tym bardziej, że Marianna pierwszy raz walczyła, to pewnie odruchowo łapała się za tą siatkę. A powiedz mi, bo na samym początku dostali właśnie tutaj w to lewe oko i wydawało mi się, że ty na nie średnio widzisz, czy widziałaś? Bo Tak. I cały czas byłam... Jakby z mojej perspektywy, jak byłam trochę niżej? Będąc w oktagonie też mamy grono osób, którzy cały czas pilnują tego, żebyśmy byli bezpieczni, żeby nie stała się krzywda. Jeżeli widzą, że coś jest nie tak, to wtedy przerywają walkę. Nie, wszystko było w porządku. Znaczy, pod tym względem, że to ci po prostu spuchło i tak wydawało się, że jakby masz takie przymrużone to oko. Tak? Ja tak widziałam. Okej, okay. Nie, być może taka mogło się to wydawać. Nie, widziałam cały czas, wszystko w porządku było. No jak powiem ci, przy poprzedniej walce też tak było, że podbiegali do mnie z lodem. Mówię, chyba dostałam. Teraz też jak podbiegał do mnie, przykładał mi pod oko. No, to znaczy, że śliwa już mam. Nie? Ty w pewnym momencie wyglądałaś na taką osłabioną już, jakbyś po prostu szła, bo idziesz. I trzecia runda, tak jakby energia ci wróciła. No, bo już to było tak, że mówię, bo byłam pewna, że ona już jest moja, nie? I energia, tak, bo ja tak mam, że po prostu jest moment taki i później jest od razu up kondycyjnie. Ja tak mam, ja długie dystanse biegałam i jestem kondycyjnie bardzo up. Jeszcze jak zacznę słuchać trenerów, to będzie wszystko na swoim miejscu. A słyszałaś, co mówili? Jakaś taki... Słyszałam, dlatego są źli na mnie, bo oni mówili mi, krzyczeli co innego, a ja robiłam co innego. I teraz właśnie jest taki wynik, że nie wygrałam, no ale następnym razem może posłucham. Trzeba słuchać trenerów, bo dobrze mówią. A oprócz tego, jak wyglądały twoje przygotowania na świętach? Czy pojadłaś sobie, czy jednak trzymałaś dietę? Ale słuchajcie... Miałam jechać na święta do mojej kochanej mamusi. Przyjechał mój brat z rodzinką, ze swoimi córeczkami. Jednej córeczki jego nie widziałam, mojej siostrzenicy jeszcze, bo niedawno się urodziła. Bardzo chciałam pojechać i się rozchorowałam. Ale tak bardzo mocno się rozchorowałam, że mówię, kurna, walka za parę dni. Jak ja w ogóle... Jesus, o co, come on, nie? Jak ja sobie poradzę. W ogóle się obawiałam, że tej walki nie wyjdę. Tak się rozchorowałam mocno. Wiesz co, i znajomym pomógł, tam lekarze znajomi, dwóch lekarzy mnie ratowało i powiem ci, że tak naprawdę na drugi dzień już byłam na nogach. No to jakieś niesamowite leki były. I w drugi dzień świąt wyprosiłam trenera Maćka Smokowskiego, żeby przyjść. Ja mówię, nie, ja nie wysiedzę w domu w łóżku, nie ma takiej możliwości, proszę cię bardzo o trening. Mówi, nie, leżysz w łóżku. Ja mówię, nie, proszę cię. Mówię, bo rozniosę te ściany wszystkie, poprzestawiam w domu. No i wróciłam do treningów i na szczęście wyzdrowiałam, ale dziś powiem ci, że też mnie gorączka łapała, nie? I mówię, o nie, ale nie dam się. Mówię, nie. No jest jakiś sezon wirusowy, grypowy, trzeba uważać. A teraz co? Robisz sobie dłuższą przerwę od walk, czy jednak masz następną przeciwniczkę na oku?
Wiesz co, nie wiem, Mariana tak pojawiła się przypadkiem. Nie wiem, czy będę miała dłuższą przerwę, czy krótszą, zobaczymy, czas pokaże. Na razie wygoję śliwki, żebym mogła też wrócić do swoich obowiązków zawodowych, żeby pojawiać się przed kamerą. A myślę, że to trochę potrwa, bo pewnie rano wstanę i oka nie będę mogła otworzyć. Rano może być ciekawie. Tak, rano pewnie będę na jedno oko patrzeć. Nie wiem, czy na razie nie jesteś chyba najbardziej poszkodowaną, powiedzmy, osobą. Tak? Tak mi się wydaje, chyba że jeszcze Wasyl mógł mieć trochę gorzej. Wiesz co, tak, bo jak ja weszłam do oktagonu, zobaczyłam krew, nie? Tak, tak, dużo krwi było i mówię, o, ładnie ta walka, a tak chciałam ją bardzo obejrzeć. A wiedziałam, że mam walkę po Wasylu i po Siwym i ajdź. Była dobra bardzo, na pewno była dobra bitka. No i ciężka, chociaż powinna się według mnie skończyć trochę inaczej, ale tak, bo była przerwana przez medyków ta walka. W sensie nie przerwana, tylko zakończona, już go nie dopuścili do następnej rundy. A mogłoby być ciekawie i mocno. A on pewnie dałby radę. Tak jak ja. Tylko ty dałaś, krew nie polała. Ale wiesz co, czasami tak rzeczywiście, jak krew się poleje, to nie masz później takich śliw, nie? A jak się wszystko zbiera, tak, tak, to te śliwy zostają. No ale co, mam makijaż ładny na Sylwestra. Gotowy. Zakryję idealnie. Tak. Dobrze, Moniko, ja ci bardzo dziękuję. Ja dziękuję. I życzę powodzenia dalej i szczęśliwego nowego roku. Adrian Cios wygrał przez... I dyskwalifikacja, zabrakło mi słowa. Znowu dyskwalifikacja? A zgadnij, co było powodem? Uderzenie w tył głowy. Ile razy? Dwa. No trzy. A, no to trafiłam. Dwa uderzenia i jedno oparcie o siatkę, ale dyskwalifikacja. No to powiem ci szczerze, że to takie wygrywanie fartem, to jest to chyba najlepszy sposób na walkę, ale ja bardzo lubię Marcina Neymana i bardzo lubię Adriana Ciosa, mimo że między nami przy walce z Nikitą odszedł ode mnie, tak można powiedzieć, że zostawił cię? Zostawił mnie, nie kontaktował się ze mną w ogóle, nawet cześć mi nie mówił, ale później porozmawialiśmy, przeprosił mnie. Ja nie jestem osobą, która żywi urazę, wiem, że każdy ma jakiś powód, są różne sytuacje w życiu. Zachował się fajnie, bo był szczery, powiedział jak było rzeczywiście i jest okej, okay. Lubię jednego i drugiego, także ciężko mi było stawiać i kibicować komukolwiek w tej walce. A nie myślisz, że to jest jakby jego taka aktorska twarz? Adriana? Nie chcę tego oceniać. Wy to oceniacie. Może twoja wina mówi wszystko? Dobrze. Ja przede wszystkim wam dziękuję, moi kochani, za wsparcie, bo to, co się działo po werdykcie, oznacza, że jesteście całym serduchem ze mną i to jest chyba dla mnie najpiękniejsze i najważniejsza wygrana w życiu. Dobrze, dziękuję ci bardzo jeszcze raz. No i wszystkiego dobrego. Dziękuję i Happy New Year!